Halo, słychać mnie widzowie, dobrze? Siema. Kurwa, chciałem, jak coś nie umiem. Siema wszystkim. Chuj. Widzowie, 1000 łapek w górze, tam pod streamem naśnijcie, tak? 1000 łapek w górze, lecimy telefony telefoniczne, śmieszne telefony. Więc jakbyście zostawili łapkę w górze za darmo, nic nie kosztuje, byłoby gitarka. Halo? No, słucham, aktualne, dopiero wystawiłem. A, dobra, powiem panu od razu tak z góry, żeby nie mydlić oczów. Pan wystawił je za cztery, ile? 4400. Ja proponuję za to gówno maksymalnie 3500. Czemu za to gówno? No nie wiem, no nie ma co się okłamywać, tak? To już jest stary samochód. No ale nie może pan powiedzieć, że to jest gówno. Jeszcze pan nie widział, a już pan mówi, że to gówno. To gównem będziesz pan jeździł. No nie, no ale wie pan, no też nie ma co mówić, że to jest jakiś tam Viper, jakiś tam BMW czy coś, nie? No dokładnie. No. No tak szczerze, powiem mi, o, może tak zróbmy, powiem mi pan ukryte wady od razu, to będzie łatwiej. No jakie wady ukryte, panie, no co to jest ukryte wady? Pali, chodzi, jeździ, skręca, trąbi, hamuje. Jakie ale to, wady ukryte? To teraz pan wymienił zalety, a ja chcę ukryte wady z tego samochodu. Ja tam nie widziałem żadnych wad ukrytych. No w sensie na przykład klimatyzacja nie działa, wycieraczki skrzypią. Nie ma klimatyzacji w ogóle, także więc nie a, może nie działać. Czyli jest ukryta wada. No jaka to wada ukryta? Jak nie ma klimatyzacji w ogóle na posiadaniu, na wyposażeniu? No tak, pan to wie. To jaka to wada ukryta? No tak, pan to wie, ale ja tego nie wiedziałem, tak? No dobra, dalej. To panu mówię. Przy hamowaniu gorące kołpaki i tam tego, opony gorące? Nie. Kiedy ostatnio pan wymieniał olej albo coś? Oleje były wymieniane, ja to wziąłem w rozliczeniu, wie pan? Aha. I nie wiem, nie wymieniałem sam oleju, ale chłop robił wszystko na czas. A już śmierdzi na przykład z tego, jak się zwie? No ze środka śmierdzi papierosami albo, no nie wiem, pali... Nic nie śmierdzi żadnymi papierosami, nie palił papierosów, niczym nie śmierdzi. Aha, a na przykład... Normalny samochód, wsiadasz, palisz, jedziesz. Aha, a na przykład... No nie, takie ukryte wady, tak? Na przykład, no nie wiem, dużo żre właśnie oleju, połyka i tak dalej. No nie ma nic takiego, nie ma żadnych wad ukrytych. Panie, co pan sobie ubrała się coś z tymi wadami ukrytymi? No bo... Normalny samochód, palący, jeżdżący, tak? No tak, ale... Nie jest to nowy samochód. Niech mi pan się nie dziwi, kiedyś kupiłem sobie też Volkswagena Passata, to wie pan, po 2 miesiącach znalazłem chyba 10 rzeczy do zrobienia, a taki idealny miał być. Proszę pana, przyjechać, zobaczyć, obejrzeć, przejechać się, to tu gadać przez telefon, wie pan, no, kupuje się przez telefon, nie? A, no tak. No dobra, ale powiem pan tak szczerze jeszcze o, na przykład o jak tam blachy pod spodem, bo na zdjęciu wygląda dobrze. No blachy są całe, nie ma nigdzie nic, tam gościu poprzedni to trochę tam po swojemu tam progi odnowił, można powiedzieć, tak? Kłótniki przednie są tam też tam troszeczkę takie, tam widać, że one ciemniejsze, to tam też sobie tam w własnym zakresie zrobił. Powiem panu no, tak. Ogólnie cały samochód, nie? No bo widzę, że lakier tutaj jest ładny na tych zdjęciach z zewnątrz, ale też od razu, no to on... wiadomo, widać, że pan też jakby poddał te zdjęcia obróbce audiowizualnej, tak? Znaczy... Żadnej obróbki nie robiłem, panie, co pan sobie takie jakieś głupoty wymyślasz? Samochód, ten jechałem do niedalekiej miejscowości Delbonga, no. I stanęłem na parkingu, zrobiłem zdjęcia. A nie... Nic nie robiłem, ja mam dobry telefon mam, także więc robiłem zdjęcia z marszu. Ja nic nie retuszuję, zdjęcia, nie robię takich rzeczy. Tam Photoshopy nic panie, nie, tam z kolorami nic nie... Nic nie robię, żadnych Photoshopów, żadnych jakichś bajerów, szmerów. Panie, przyjedź pan jutro, jak pan chcesz kupić. Obejrzyj na spokojnie, a nie tam głupie gadki przez telefon. No bo ja muszę takie rzeczy się dopytać, bo raz mnie oszukano, ja muszę dmuchać na zimne, tak? To nie jest tak, że ja... Proszę pana, nie wiem, gdzie pana oszukano, co panu zrobiono, ja, wie pan, sprzedaję normalny samochód, tak? To nie jest samochód za 30 tysięcy czy za 300. Żeby zadawać pytania takie, wie pan, jakieś, nie wiem skąd wzięte. Niech się pan nie dziwi, jak ja mieszkam na wsi i miałem samochód, który mnie oszukali. No to wie pan, nie wszyscy są oszuści, tak? Ja tutaj napisałem wszystko szczerze. No dobra. Jak panu pasuje, to zainteresowany, tak. Przyjedź pan, zobaczysz. A powiem pan tak, ja bym zdecydował się przyjechać, byśmy obejrzeli, zdecydowałbym się kupić od pana, to na przykład podpisałby pan mi umowę, na przykład, że pan nie kłamie? Jak umowę, że ja nie kłamię? No normalnie, na przykład ja bym panu na przykład napisał, oświadczam, jak pan ma na imię, za przeproszeniem?
Ale co to za przeproszeniem? Panie, ale co pan dzwonisz do mnie o samochód, czy się pan pyta, jak ja mam na imię? A, no chodzi o to, że pan powie, na przykład ja i tam imię i nazwisko, ja oświadczam, że podczas transakcji nie kłamie. O. Ale co mam to oświadczać? Panie, czy pan jesteś poważny na umyśle? Nie, no, chodzi o to, że na przykład, nie, chodzi o to, że ja na przykład na dyktafon będę nagrywał, jak będziemy oglądali samochód i żeby tam było, że no. pan oświadcza, że nie kłamie, że po prostu w razie co jakby coś się stało, to żeby na przykład... Ale co na dyktafon mi będziesz pan nagrywał? Panie, no ale, w jakim pan świecie żyjesz? W jakim pan żyje świecie? No to co, czyli pan ma coś do ukrycia jednak. Ja nie mam nic do ukrycia, panie, ale samochód za 4000 zł wystawiony, pan przyjeżdżasz mi pan na dyktafon będziesz nagrywał. Pan śmieszny nie bądź. No to co pan ma do ukrycia, skoro pan się nie wyraża zgody? No ale jaką zgodę ja mam? Jakie nagrywanie na dyktafon? Panie, no gdzie to tak jest? Ale no się to... jedzie i się nagrywa kogoś na dyktafon. No bo nie, bo niektórzy handlarze mówią na przykład, o, nic tam pan jeszcze pojeździ na kołach, a na przykład dojedzie do domu, a tam z rury śmierdzi. Wie pan o co chodzi? Proszę pana... Weź mnie pan, nie gada ze mną na takie rzeczy, bo dla mnie no. to jest śmieszna gadka. No widzi, no widzi pan, bo załatwiłem panu paroma argumentami i pan nie wie teraz co powiedzieć. Jak nie wiem co powiedzieć? Panie, ja sprzedaję normalny samochód, który ludzie jeździli, użytkowali. A jak pan szukasz cudu, nie widzę nad Wisły, no to pan idź do salonu, kup sobie pan nowy samochód, panie. No dobra, no to proponuję... Za takie pieniądze proponujesz mi pan przez telefon od razu 3,5, nie oglądasz pan samochodu, a wydajesz pan... opinie nie wiadomo jakie rzeczoznawców, chuj wie kurwa za przeproszeniem kogo. No tak, no to nie może... Panie, pomyśl pan, co pan w ogóle opowiada do ludzi. Pan jedziesz do ludzi za 3000, czy za 5, czy za ileś kupić samochód i będziesz pan kogoś na dyktafon nagrywał, weź pan poważny bądź. No to nie możemy zrobić tak, skoro pan nie ma nic za uszami, że po prostu nawet ja sobie głupim telefonem tam nagram, jak sobie oglądam ten samochód, żeby mieć dowód w razie co jakby coś się stało. Ale co się stało? Co by się miało stać? No na przykład ten, jak się nazywa? Korbowód wyskoczył, czy jak się nazywa? No ale jak ma korbowód wyskoczyć? Skoro pali silnik, pali, chodzi, jeździ normalnie, to jak ma panu korbowód wyskoczyć? No właśnie nie wiem, ale w razie co mówię? Ja nie osądzam pana, no to jak pan nie wiesz, no to pan nie opowiadaj głupot, panie. No gdzie pan, pokaż mi pan, gdzie to tak jest, żeby ludzie jechali i na dyktafon kogoś nagrywali. A co pan, w KGB pracujesz, czy gdzie? Czy w CBS-u, czy grąbie gdzie jeszcze? No nie, ale też... Ja na przykład pana nie znam, nie wiem ile pan ma lat, czy pan jest młody, czy jest stary, bo głos pan ma na przykład taki podejrzany, że tak to nazwę, tak? Dlatego ja też nie wiem. Ale co podejrzany głos, panie, chcesz pan kupić samochód, czy chcesz pan pogadać ze mną przez telefon? Nie, ja panu mówię, ja mogę przyjechać, ja w niedzielę mam cały dzień wolny, mogę przyjechać obejrzeć, ale mówię, że po prostu mówię to co myślę, jestem panie, szczery. Panie, przyjechać możesz pan obejrzeć kiedy pan chcesz, zadzwoń pan, że pan będziesz, powiem adres gdzie pan przyjedziesz, przyjedź pan, przejedź no. się, zobacz, obejrzyj. No tak. Ale ja się nie zgadzam na żadne mnie nagrywanie, panie, bo ja nie jestem, ja nie żyję w jakimś świecie, kurwa, mać wikingów, tylko normalnie mieszkam, tak? I sprzedaję normalny samochód, a jak panu nie pasuje, to pan gdzieś indziej jeźdź kup. No dobra, ale problem? Bo mnie to intryguje, no to skoro pan ma czyste sumienie i ja go chcę odkupić i, nie, i tak bez ja już, no to dlaczego pan się nie może zgodzić na te głupie nagrywanie? Przecież ja tego nie wpuszczę nigdzie. No ale przecież ja się nie zgadzam na żadne nagrywanie, bo w imię czego mam je pan nagrywać? No będzie pan tak logicznie pomyśli. No w imię oszustwa. Pójdziesz pan z żoną do restauracji i będziesz pan jadł krewetki, to będziesz pan kelera nagrywał, czy to są rzeczywiście świeże krewetki? Czy one nie były mrożone? Będziesz pan nagrywał kogoś? No panie, dobra. To pana wyślą do Sąborka, kurwa macie, albo gdzieś indziej. No dobra, no to skoro pan nie chce, żeby nagrywać, to możemy zrobić tak, że ja nawet jak w niedzielę czy w poniedziałek podjadę, to zrobimy tak, że po prostu ja na jazdę próbną przyjadę, ale ostro przekatuję ten samochód, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Panie, przyjedź pan, obejrzyj, o. Pan głupot nie powiadaj, pan przekatujesz. Przekatować o. To pan możesz sobie, wiesz pan co, ciągnik kurwa w polu. No i widzi a pan? Nie będziesz pan moim samochodem, który pan jeszcze nie kupiłeś, będziesz pan mi samochód katował, tak? Bo co pan chcesz osiągnąć tym? Czyli tak jak myślałem, że coś pan kręci, kurde właśnie, już myślałem na początku. Ale co ja kręcę? Ale panie, co ja kręcę? No bo nie, pan, bo pan tak ja o, jazda próbna nie, nagrywanie nie, wszystko na nie, no to... Ale przecież jazda próbna jest okej, okay. No przecież przyjeżdżają ludzie, oglądają samochód, jadą się przejechać, chyba to jest normalne, nie? No dobra, a jedziemy przejechać. No dobra. Możemy na kanał pojechać, możemy to. No to ja, no przyja- nie ma problemu. To ja przyjadę z mechanikiem, z moimi kolegami. No przyjedź pan z mechanikiem, no i w czym problem? I na przykład rozbierzemy tam jakąś tam parę części, żeby zobaczyć wszystko, ten działa, czy jest po prostu sprawny, bo czasami... Co wy rozbierzecie? Rozebrać to pan sobie możesz, kurwa, mać
dziewczynę, kurczę, w tym. Panie, daj pan spokój, kurczę, z głupim gadką, kurczę. No widzi pan, bo po prostu zagiąłem panu w paru kwestiach i pan się wystraszy. I tak długo ziomek wytrzymał, co? Ja bym się rozłączył po 5 minutach, ale jeszcze raz do niego zadzwonię, bo muszę powiedzieć, że ja jeszcze jestem zdecydowany. Prawie. Halo? No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Fiata Multiplo. Tak. Ma pan go jeszcze dostępnego? Tak, mam. Pan wystawił go, bo nie wiem, czy to jest ta okienko teraz ma w przeglądarce, za 13 coś tysięcy, nie? 13 900, no. No, 13 tysięcy, no. Powiem panu tak, bo jestem bezpośredni. Za to gówno mogę dać z 11 500 maksymalnie. Nie, nie obrócę tu ceny. Nie zejdzie. Nie obrócę tu ceny. Co? Nie, nie dogadamy się od razu. Ja, wie pan, miło, że pan jest otwarty, ale nie obrócę tu ceny, no. No ale musi pan zrozumieć. No ale musi pan zrozumieć, że to jest samochód z wyglądu, wygląda jak no... No, proszę pana, mi nie przeszkadza, ja nie takie miałem wynalazki, wie pan co? No ale nie... Naprawdę. Ale wie pan... To jest, wie pan, powiem panu tak, na te lata samochód nie był nigdzie uderzony. Nawet folia na zderzakach. Ma 100 tysięcy przebiegu, bo ma na dokumenty. No. I to nie ma, wie pan, opcji takie, że tam coś takiego, że tam, wie pan, jest 6-osobowy, a to cena jaka jest cena, bo ja uważam, że jest adekwatny. No tak, ale zobaczy pan nawet na taki środek. No nie powie pan, to nie wygląda jak gówno. Może pan sobie wymyślać, naprawdę nie dogadamy się. Ale nie, chodzi mi o to, że niech pan spojrzy. Widzi pan jak na przykład w środku, jak pan duda zdjęcie, jak to wygląda, jakieś zegary na środku, co to wygląda jak... No, ale proszę pana, mnie nie przeszkadza. No jak nie przeszkadza? No prawda, mnie to nie... Jakby panu nie przeszkadzał. Nie przeszkadza. Jakby pan nie przeszkadzał, to pan by nie sprzedawał tego. Proszę pana, ja mam działalność, proszę pana. Ale co ma do tego działalność do wyglądu samochodu? Ale ja nie wiem, do czego pan pije, proszę pana. Nawet jeżeli panu nie pasuje, no to nie dogadamy się, no to mówię panu, ja nie obecę cenę. Od razu panu mówię. Zejdź pan z ceny z 2000 i inaczej będzie rozmawiać, a nie pan teraz wygórowaną cenę dał. Jo. Proszę pana, to pana decyzja, zawsze pan gdzieś indziej poszuka. Nic. Dobranoc. No nie, dobranoc, tylko pytam się szczerze, tak? Ja muszę takie rzeczy wiedzieć. Ale ja panu mówię, no ja będę wtedy, proszę pana, pan może sobie wydziwiać, że brzydki. Jeżeli panu by się nie podobał, pan by nie dzwonił. Przepraszam w tym momencie, przepraszam, że zapytam. Pan jest teraz pod wpływem alkoholu? Proszę pana, ja nie wiem, kto jest pod wpływem alkoholu, proszę pana, bo ja nie wiem, jakie pytanie pan zadaje. Zadaję takie pytanie, bo popłynął pan z tą ceną. No wątpię, żeby za taki samochód pan tyle wystawia, chłopie, tak? Chłopie, co ciebie głowa boli? Temat jest zamknięty. Nie jest zamknięty. Temat jest otwarty, jestem skłonny do negocjacji, ale nie, wie pan. 13 tysięcy, jeżeli interesuje, to zapraszam. 13 tysięcy? Tak. Czyli 900 by pan zszedł? Tak, tak. Powiem panu tak. O, może powiem tak, palił pan w tym samochodzie tytoń? Proszę pana, przyjdzie pan na miejsce, jeżeli chce pan zobaczyć. No ale widzi pan, widzi pan i pan nie potrafi... Nie palone, proszę pana, ja powiem panu, mówię, nie będziemy dyskutować 13 tysięcy, tylko to wszystko. No dobrze, rozumiem to, ale palił pan w tym pety w samochodzie? Ja panu tłumaczę, że nie palony. Jak nie palony? Nie rozumiem. Dobra, do widzenia. No słyszę, że... Nic nie... No, proszę pana, no. 13 tysięcy, dobranoc. No może być. Nie wiem, on pojebany. Czekajcie, sprawdzę sobie wynik mecza, bo chuj mnie zdenerwował. Dzwonię w sprawie Kozia. Kozę. O. Tak. Ma pan jeszcze dostępny. Nie wiem, chodzi mi. O inaczej. Ma pan samicę i samca, tak? Tak, tak, tak. Powiem pan tak, bo ja akurat się nie znam akurat tak za bardzo jeszcze na zwierzętach, ale chodzi mi o to. Koza czy kozica więcej je trawy? Oj, no kozioł jest większy na pewno, bo ja mam kozła i no, facet jest większy, no to wiadomo, ale dużo nie jedzą moim zdaniem. Ale nie, chodzi mi kto więcej, czy chłop, czy baba, o to chodzi. Kurczę, no na pewno, u mnie to na pewno chłop, no bo chłop jest dwa razy taki jak kobita, nie? Znaczy chłop. I cena jest ta sama? Znaczy nie wiem tam żona za ile wystawia. Powiem szczerze, że my no, chcemy się tego już pozbyć, bo nie mamy czasu tutaj przebywać i
No to powiem, tak, o, ja bym chciał. No nie wiem, jest pan czy nie ma? Ale co? Nie, bo bo chodzi o to, że. No powiem, pan wygląda jak sprawa, tak już szczerze, no bo nie, żeby tutaj pan wiedział, na czym stoi. No. Chcę kupić kozła albo kozioła, albo koźlicę. Taką właśnie, która bardzo dużej trawy, bo mamy dość duży ogródek, a no praktycznie kosiarka nam się zepsuła, no i zamiast kosiarki chciałbym taką kozicę. Wie pan co, a ma pan na ogródku jakieś drzewa iglaste, roślinki takie? Nie wiem, no tam... Żona jakąś tam miętę czy coś tam nie hoduje? Mam porzeczki, maliny, agrę. Opierdzieli wszystko. Wszystko. Opierdzieli panu w pierwszej kolejności maliny, no na wysokość, jak stanie na tylnych nogach, wszystko jest obżarte. Ale teraz już praktycznie tego nie ma, i tak. Ale to gałązki, no bo on zawsze będzie szukać, no. I co, na zeżre to normalnie? Słucham? I normalnie on to zeżre? No, obeżre skory, no. A nie, jakby popsikać to czymś, to też będzie żar? A wie pan co, nie próbowałem nigdy. Kurde. Nie próbowałem. Ale no już, no jak, no nie chcę panu wcisnąć, żeby pan sobie tego, ale kozy, no wszystko na wysokości. Trawa to na całym końcu będą jadły. A resztę, co smaczniejsze, kąski i glaste drzewa, 30 liściaste, tam, a takie właśnie jak liściaste, jakieś tam mięty, nie mięty, w ogóle to są zlej śledzika na totalnie. Nie dawaj się, niech gnije na melinie z matka alkoholiczka i upośledzonym konkubentem. Powiem tak panu, no nie wiem, czy zaryzykować, a proszę powiedzieć tak, pan go dostarczył do domu na przykład, nie wiem, jak to... Czy na przykład można takiego kozioła nawet w paszce wysłać, czy coś, czy to raczej trzeba... Nie, a gdzie pan chciałby takie coś? No ja do pana, no nie wiem, ile mam tam, z 30 kilometrów? A to 30, to przecież to na problem, to przywiozę panu. Tak? Ale normalnie transport w sensie taki, że co, na przyczepie go... Nie, to 30, no przyczepkę go włożę taką, no, od koni. A właśnie, a ile ten kozioł ma lat? Wie pan co, ja też nie wiem konkretnie, bo już dzwonią się, pytałem. Ja się też z gościem zamieniłem, bo miałem innego kozła, a chciałem po prostu, żeby już mi dzieci nie chwil, tak? No. I po prostu się zamieniłem, nie wiem ile on, szczerze powiedziawszy, ma lat. Ale tak, ja tak przewiduję, że go 3-4 lat ma. A, 3-4 lat. A proszę mi powiedzieć, bo ja się dużo też nasłuchałem o takich, że one są głośne i na przykład on głośno beczy i tak dalej? Jak mu się chce jeść tego, no to tak. Czy Magda, jak? On ma becie z glutem głośniejsze. Ona czy on? Ona. Napisałem ci na lista. On nie becie? A, no to żona mówi, że u nas to te kozy tutaj becze, a on raczej nie wydobywa z siebie tam rzadko. Rozumiem. A na przykład... On, bo tutaj mi podpowiada też dziewczyna, że on śmierdzi, taki kozioł, nie? Tak, kozły no, śmierdzą. I właśnie chodzi o to, czym on śmierdzi, na przykład gównem, za przeproszeniem, czy to jest tak jakieś... Przepoconym, jego tym, no nie wiem, męskim takim, że smród jest po prostu, smród, no od kozic nie. Ale od facetów, no to śmierdzi, smród jest taki specyficzny i to no. Naprawdę się niesie, nie? No tak, no właśnie. Jak ktoś tam ma małe tam gdzieś podwórko, no to będzie czuł to, tak? Kurde. U mnie to tam jest duży wybieg, no to ja tego nie odczuwam, ale... A właśnie, a jakby go, zanim pan go by przywiózł, to by pan go umył, czy on by taki w takim stanie był, jaki jest? Ale to wie pan co, ale to że ja go umyję, to nie znaczy, że on nie będzie śmierdził, bo on za tydzień znów będzie tak samo śmierdził, tak? A. No. To nie jest tak, że... Tego. Jak pan sobie chce przyjechać popatrzeć, no to mogę panu dać adres i... A poczekaj pan chwilę, ja zaraz pytam się dziewczyny, czy ona... poczekaj pan chwilę, Tylko, że no teraz sobota, niedziela nas nie ma, bo... I poniedziałek, dopiero będziemy we wtorek najwcześniej. A. No w poniedziałek po południu, no. A. No rozumiem. Może sam podjechać i powiem panu tak, ja bym dał dziewczynę do telefonu, bo to głównie dla niej, będzie na jej jakby podwórko. No.
Dobra. Także pan by mógł jej wytłumaczyć właśnie najbardziej o tym śmierdzeniu i tak dalej. Bo to głównie o to chodzi. Dobra. Halo? Już idzie. Chodź. Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Ja słyszę. Wybierz jeden. Zadzwonię słyszy do ciebie pan później. Mnie? Wybierz dwa. Odezwij się w słyszy wolnej pan? Chwili. Wybierz trzy. Słyszę. Bo tu jakaś poczta głosowa się włączyła. Wybierz cztery. Przepraszam, nie dojadę. Nie czekaj na mnie. Wybierz pięć. Mam awarię. Zadzwoń jak najszybciej. Jak da radę to jakoś włączyć, bo to pan chyba coś nacisnął. Nie, słyszy mnie pan teraz? Abonent chwilowo niedostępny. Kurwa, halo. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści. Proszę o pilny... Kurwa mać, ja kurwa trafiłem na numer, który miał pocztę głosową włączony. Szkoda, chciałem połączyć z foką chłopa. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani wystawiała kozie mleko. Ma pani jeszcze dostępność? Tak. Proszę mi powiedzieć tak, czy pani byłaby w stanie, jak skoro ma pani dostęp do takiego koziego mleka, zrobić osypki takie prawdziwe? To znaczy, no robiliśmy z mężem tam latem sobie, bo tam robimy jak sery, to dla siebie, no nie? No. Ale takie chciałby pan wędzone, tak? No takie wędzone, takie prawdziwe osypki z koziego mleka. Z koziego mleka, nie z krowiego. Nie, to wie pan co, musielibyśmy się jakoś tam umówić, no nie? Bo tak z dnia na dzień to się tego nie zrobi. A. No. A to w ile czasu się robi? No musiałabym sobie teraz mleka tak przynajmniej troszeczkę zostawić i no, no to tak musi być w solance przynajmniej dobę. No i wędzenie to jakieś tak 3 dni, 3-4 dni. To tak dzisiaj co to jest? Dzisiaj jest piątek. No. Czyli może poniedziałek, wtorek. A to będzie normalnie oscyp czy oscypek? Bo to nie, to będzie duży taki? To wie pan co, ja to sobie robię małe, nie robię sobie jakichś tam dużych foremkach. Ale nie, jak chcę oscypa, kupi. Jak takiego oscypa dorodnego, nie takiego pizdryka, tylko takiego dryblasa, takiego, wie pani. Takiego większego, tak? To, no, ale ja to sobie robię tam, robię sobie na przykład w formie kulek. Nie ale robię nie. Takich foremkach, jak pan sobie w Zakopanem nie. kupi, takiego fajnego, wyrzeźbionego. Nie, tylko normalnie tak sobie w kuleczkach robimy. Ale nie, nie, właśnie nie chodzi mi o kształt, tylko chodzi, żeby tak właśnie, żeby tak śmierdział głównym, tak jak normalny oscypek, wie pani o co chodzi. Ten taki zapach, ten taki smak, taki kwaśny. No wie pan co, jak kwaśny smak, to ja nie wiem dlaczego. My tak robimy, to one są słone, nie są kwaśne. No taki właśnie słony, o, no tak, o, i ten zapach taki, o to chodzi, no. Tak, zapach to będzie miał twuchi, to tam nie trzeba go niczym ten, no ja nie wiem, jak ktoś je oscypki, to wie jakie jest, no nie? No, no właśnie o to chodzi, no, no właśnie tak jak, nie, właśnie coś takiego jak w Zakopanem sprzedałem, nie chodzi mi o te całe formy i tak dalej, tylko właśnie ten zapach, tak. ten aromat i właśnie ta taka sól, no i właśnie ten też zapach takiego gówna, nie? O to chodzi. No one nie śmierdzą. Ja nie wiem, jaki pan tam oscypki jadł czy coś, bo ja też tam kiedyś jadłam oscypki z Zakopanego, ale tak jak my robimy z naszego mleka, to powiem panu, że one nie śmierdzą. Znaczy no to jest taki zapach takiego, wie pani, podwędzonego takiego, nie wiem jak to nawet nazwać. No tak, no to jest normalnie wędzony serek, także no to mówię, ja nie wiem, już każdy się przyzwyczaił, że to jakieś tam śmierdzące jest, nie wiadomo co, nie, no to jest fajny zapach. I to... wędzonego. My tam wędzimy na tym, na drzewie olchowym albo jakimś tam owocowym, no nie? A co to normalnie, bo ja nigdy nie wędziłem, to normalnie pali w piecu, pani na przykład w piecu, jak do pizzy pani wypieka, to jest coś na tej zasadzie, że to na ogniu leży? Nie, to tak w zimnym dynie musi być, bo jak będzie na ciepło, to on się stopi. No to dlaczego on taką skórkę ma pozłacaną, taką ciemną, to, bo oni są dzięki dymowi. No jak pan wędzisz na przykład jakieś tam wędliny, to tak samo one od koloru drewna się robią złote, podczerwone, zależy jakim drzewem się wędzi. To do dymu się takie brązowe robi. Ale to jest na wolnym ogniu, na przykład na otwartej przestrzeni? Czy na przykład tak jak na grillu? No coś w tym rodzaju, no. Aha. Tylko żeby ogień do tego nie dochodził. To nie jest tak jak na grillu.
Nie wiem, nie wiem, nie widział pan nigdy, jak się wędzi wędzarki? Nie, no zawsze jak kupowałem na przykład nad morzem albo nad górami, to zawsze stali i już mieli wyrzeźbione i pachnące i tylko podgrzewali je. Tak, no tutaj sobie też pan możesz później na jakimś tam, jak ma się takiego grilla elektrycznego, to sobie pan możesz na, nie wiem, na folii aluminiowej albo delikatnie tylko na tym grillu elektrycznym sobie położyć, czy nawet na suchej patelni takiej teflonowej pan ukroisz sobie i podsmażysz sobie i to tak samo jest fajne. No, no dobra, ale powie pan, bo takie, żeby się jeszcze upewnić, ja mogę sobie przedzwonić na chwilę do dziewczyny. Ona się zna na oscypkach, bo no po prostu, żeby zadzwonić do niej, żeby się dowiedzieć na tych oscypkach, żeby wiedzieć, czy to jest to, co ja chcę? No oscypki, no to są z koziego mleka, a jeśli pan by na przykład jadł gdzieś oscypki, ale ja już mieszać, nie wiem, bryndza to też jest coś innego, ale mogą na przykład robić z krowiego mleka i jak ktoś się nie zna, no to nie wiem. Oscypki to są z owczego mleka, bardziej właśnie owcze mleko też jest dodawane, jako oscypki. No nie wiem, bo wszystko teraz przerywa. Słyszymy pani teraz? Przerywa. Wszystko pożegnane. Nagraj wiadomość. Słyszymy pani teraz? Halo? No, halo, bo coś... Raz lepiej, no. Bo coś przerywało. Wie pan co, możemy się umówić. Jak będą gotowe, to ja do pana oddzwonię. Nie wiem, skąd pan dzwoni. Ale właśnie... No, halo. No, skąd pan dzwoni? Koło Elbląga. Koło Elbląga? Tak. No, to nie ma szans w ogóle. Ja nie robię na wysyłku. Ale nie. Ja będę w okolicach u pani za tydzień niecały nawet. No, no to jak pan by się tam, za tydzień niecały, no to się możemy tak umówić, że się przygotuje panu, ja powiem, że są gotowe i wtedy może pan sobie przyjechać, spróbuje sobie pan, jak to wtedy pan będzie wiedział, czy będzie pan jadł to, co oczekuje. No ja nie wiem, my robimy to dla siebie, ja mam tam jakieś tam sery, robimy dla siebie. Dzień dobry. Halo. No dzień dobry. Coś tu się podłączyło, coś, ja właśnie nie wiem. Ja też mi się wydaje, że jakby ktoś się podłączył. A ja nie wiem, to pierwszy raz takie coś miałam. Ja słyszałem jakby kogoś jeszcze obok. Ale no nieważne, bo to... Major z Bombasu. Bo wcześniej słyszałem jakieś jakby... Jak to się nazywa? Przepraszam, że tak powiedziałem. No słyszałem jakby jeszcze osoby na linii, jakaś poczta głosowa, coś takiego. A ja nie wiem, to się właśnie pierwszy raz taki właśnie też słyszę, że ktoś dzień dobry mówił, myślałam, że ktoś dobra, tam... dam dziewczynę do telefonu, żeby pani powiedziała właśnie o tym oscypku, jak on jest wykonywany, w jaki sposób i tyle, bo... Ja specjalistą nie jestem, ja robię tak, jak dla siebie bym zrobiła, więc tak sobie różne próby robiliśmy i tak po prostu to robimy, no. Tak. Halo? Słucham. No słucham. Co tam chciała pani się dowiedzieć? Ale odnośnie czego? No nie wiem, no teraz ja słyszę panią na linii, to ja nie wiem, kto to teraz dzwoni. No to pani do mnie dzwoni. No absolutnie, ja do pani nie dzwonię, bo ja odebrałam telefon i przed chwilą rozmawiałam z jakimś panem. W sprawie oscypka. No właśnie, to teraz kto rozmawia z nami, bo ja już ja się zaraz rozłączam, bo to nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Czy jakaś nie pani... Nie wiem, pani, o co chodzi, pani do mnie przed chwileczką dzwoniła, to ja odebrałam. No nie wiem, no. Halo. No halo. No słucham. Mam do pani pytanie. Dzwonię, moja dziewczyna chciała pani porozmawiać na temat oscypka, ale słyszę, że pani jest zamulona, tak? Z czego to wynika? Twoje nagranie osiągnęło maksymalną długość. O, aby wysłać wiadomość, rozłącz się. Widzę, że pani mnie jeżeli chcesz poznać więcej widzę, że pani mnie teraz nagrywa, tak? Naciśnij jeden. Pani mnie teraz nagrywa, czy o co tu chodzi? Aby wysłać kurwa, wiadomość... Spierdolę z tym... Ja pierdolę, tamta wiadomość się 5 minut nagrywała.
Ajajaj, szkoda, bo fajna była zamulona baba. Czekajcie, zadzwonię jeszcze raz do zamulonej baby. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię... Nie wierzę raczej. No, dzwonię w sprawie książki Puls Życia, Biologia. Kiedy by pan chciał ten odebrać? Kupić? We wrześniu, jak do szkoły, tak? Nie martw się! Słyszy mnie pan? Tak, słyszę. Mam prośbę taką jeszcze do pana, żeby się upewnić. Ma pan tą książkę może gdzieś pod ręką? Tak, teraz mam pod ręką. Przeczyta mi pan pierwszą stronę, żeby wiedzieć, czy to jest na pewno ta sama. Dobra, już tutaj czytam panu. Chodzi o wstęp, czy tutaj ten? No, to nie, pierwszą taką stronę, tą bez wstępu, tą pierwszą stronę. Małgorzata Jefimow, Puls Życia, podręcznik do biologii dla gimnazjum, nowa era. No tak, ale właśnie bez tego wstępu, co pan czyta, tylko tą pierwszą jakby już z tego tematu, pierwszą kartkę. Aha. No. Chodzi o numer chodzi? Ten? Nie, no to jakby pierwszy ten rozdział, pierwszą kartkę z pierwszego rozdziału. Aha. Organizm człowieka, skóra, powłoka organizmu. No. Twoje ciało można porównać do skomplikowanej maszyny, której wszystkie elementy muszą współdziałać, aby właściwie funkcjonowała. Dalej. Od maszyny różni cię zasadniczo to, że ciągle możesz się rozwijać, a więc zwiększać własne możliwości, pozwalają ci na to biliony komórek tworzących skomplikowane struktury. Dalej. Budowę organizmu człowieka poznasz dzięki nauce zwanej autonomią z fizjologii. Zależy się, w jaki sposób twój organizm funkcjonuje. Zrozumiesz też zależność między narzędziami pełniącymi różnorodne zadania. Dzięki kinie badającej wpływ środowiska na zdrowie człowieka poznasz sposoby zapobiegania chorobom. Dalej. Miejsce człowieka w świecie zwierząt. Człowiek należy do królestwa zwierząt i gromady ssaków. Zalicza się go do rzędu naczelnych, choć od innych zwierząt tego rzędu odróżnia go szereg cech. Najbardziej widoczne to pionowa postawa ciała i poruszanie się na dwóch kończynach, sprawne posługiwanie się różnymi przedmiotami za pomocą rąk. Dalej, jeszcze chwilę. Zanik przeciwstawności paluch, czyli pierwszego palca stopy. U innych naczelnych paluch, podobnie jak kciuk, jest przeciwstawne, czyli zgina się w przeciwną stronę niż pozostałe palce, słabo rozwinięte kły, mniejsza ilość owłosienia na ciele, dobrze rozwinięty mózg, który umożliwia nam wykonywanie nawet tak skomplikowanych czynności jak gra na gitarze, mówienie, pisanie, czytanie czy planowanie przyszłości. Powiem panu tak, to jest chyba to, z tego co tak słyszę, ale nie jestem pewny, ale chyba to jest to. Proszę mi powiedzieć jeszcze tylko tak, ona jest pomazana, ta książka w środku, pan na przykład pisakiem po niej mazał albo coś? Czy ona jest w takim stanie... Nie jest popisana nic. Nic nie jest popisane, jest ten... Jedynie może być coś ołówkiem napisane, ale to wie pan, można sobie ten wymazać gumką czy czymś, nie? Mhm. A gumkę pan dokłada do kompletu jakby, czy to raczej osobno trzeba tę gumkę zakupić? Osobno, ja nie mam gumki. Mhm. Ktoś to jedynie ten. Nic tutaj nie pisałem, jedynie ten, jak wcześniej kupowałem, ktoś napisał ołówkiem, ale to wiadomo o co chodzi, nie? Mhm. Nie, no rozumiem, no tak normalnie jest, no. Powiem pan jeszcze może tak, czy jakby z ceny, czy cena jest do negocjacji, tak? No bo ja akurat mógłbym odebrać osobiście bez wysyłki, ale tak chodzi bardziej czy jest cenę do negocjacji, o. Może być do negocjacji, ile pan by pan ten mógł zapłacić za nią? No, nie wiem, tak szczerze, no tak z 5 zł. Panu mówię. Przejdź sobie na LX-a. Zobaczyć. Jakby było za 6 zł? 6 zł?
Mogę się zgodzić na 6 zł, ale pod warunkiem, że pan wygumkuje wszystko co w tej książce. No dobra, niech będzie już to 5 zł. Niech będzie. A czyli jednak 5. No dobra. To ja. Niech będzie 5. Czyli jednak, dobra, to ja jutro rano młodego spytam się, jak wróci od kolegi, czy to jest ta książka, i do pana wyślę SMS-a i wtedy się dogadamy na tą kwotę. No dobra. No dobra. To dziękuję bardzo, dobranoc. No, dobranoc. Niech pan zadzwoni jutro, tam wyślę SMS-a, jak pan woli. Dobra. No, to do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Czyli widzę wygumkowanie książki, to trzeba za złotówkę, to za dużo. Ja pierdolę, pojebane to było dla mnie. Ej, widzowie! Gość mówi coś, o co mu chodzi? Ktoś tu disuje mnie, niech gada co chce, a ten gość mówi coś, co nie szkodzi. Guten Tag, ich telefonieren for pizza. Bitte? Ich telefoniere Pizza. Sie wollten Pizza? Pizza, ja. Welche Pizza? Welche? Große. Ja, aber welche? Salami, Schinken, Pilz? Schinken, Tomato. Sorry. Entschuldigung, my Deutschland is not good. English? Maybe English, Yeah? English? Yes. Please, gross pizza with with cheese, with bacon, with tomato, and wait a moment, and that's all. That's all. Bacon, tomato, and cheese. Yes. Anything else? What? Anything else? More? You want more something? No, that is all. Only one pizza? One pizza. Yeah, okay. Tell me your address. Address? Address, yeah. Warsaw, Poland. Huh? Warsaw. Warsaw? Warsaw. What is that Warsaw? This is country of Poland. On Poland. Are you calling from Poland? Yes. This is Germany. This is not Poland. You are calling in Germany. This is Germany pizza? Yeah. Oh my god! This pizza in Germany, not in Poland. Oh my god! Oh. No problem. Oh my god, sorry. Write in Google. Write in Google, open the Google and write pizza delivery near me. Ah. So, then comes the pizza near you. Ah, okay. I'm from Robert Lewandowski, I'm from Poland. I to był najlepszy kabaret. Bye, nice to meet you, and Schuldigung, Schade, and bye. No problem. Nice to meet you. Dankeschön, tschüss. Widzicie, widzowie? Ja z każdym się, mówiłem, że ja nawet po niemiecku pizzę zamówię. Ostatnio po amerykańsku, teraz po angielsku, po niemiecku. Ja w każdym języku się dogadam, a wy zawsze mówicie, że ja nie umiem. Dobry wieczór, dzwonię do pana z reklamacją. Tak, słucham. Byłem wczoraj byłem u was w pizzerii. Tak. I jadłem z dziewczyną pizzę, a naprzeciwko nas jakby siedział obcokrajowiec. Kto siedział, przepraszam? Obcokrajowiec, prawdopodobnie Niemiec. Tak. No i właśnie patrzył się na nas i gadał po niemiecku. Mhm.
No i słucham, o co chodzi? No i chciałbym zgłosić to. A co takiego złego, że ktoś po niemiecku mówi? Aha, czyli dla pana to jest normalne, że jem w pizzerii sobie pizza, a Niemiec rozmawia przez telefon i patrzy się na mnie i na moją dziewczynę, tak? Ale czy pan rozumie niemiecki, że pan coś zgłasza, nie rozumiem, o co chodzi? Czy pan rozumie niemiecki i wie pan, co on mówił? No nie, ale po niemiecku mówił na 100% i się patrzył też na nas i na pewno Polakiem też nie był. To trzeba było mu zwrócić uwagę. Ale jak niby? Co? Żeby się nie patrzył, no. A co miałem mu powiedzieć? Albo powiedzieć komuś kelnerowi, no bo co ja mogę teraz zrobić? Ja tego człowieka tu nie ma. No nie, no chciałbym wnieść reklamację, tak? No rozumiem, w sensie, że no, nie spodobało się panu, że coś się patrzył i mówił, ale no to nie, trzeba no. Czasu takie rzeczy mówić. No nie, jakiś chciałbym właśnie zwrot za pizzę. Na pewno, no. Nie no, szczerze się teraz pytam, tak? Nie no, co pan sobie żartuje? No nie właśnie, dlatego się pytam, czy jest taka szansa, żeby właśnie złożyć zwrot o pizzę? Nie ma takiej opcji, bo nie widzę podstaw, żeby zwrócić panu pieniądze. Nie no, podstawa jest taka, że jadłem pizzę, a Niemiec się patrzył i gadał po niemiecku. No to dosyć ciekawe, ale no myślę, że nie widzę tu problemu żadnego. Znaczy... Czy to był Niemiec? Czy Rusek, czy Afroamerykanin ma prawo tutaj siedzieć i sobie zjeść? No chyba pan sobie jaja robił. Ja nie widziałem, żeby tam było napisane gdzieś, że obcokrajowcy będą jedli w lokalu. Dobra. Nie mamy o czym rozmawiać. No dobra. Czyli pan olewa temat. Słucham? Czyli pan olał temat. No nie, no dla mnie nic złego się nie stało. Bo... Każdy ma prawo przyjść sobie i zjeść jako człowiek. No moim zdaniem pan przesadził. Słucham? Moim zdaniem pan przesadził, no trudno, no. Dobra, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Miłego wieczoru życzę. Dobra, on zamulony, to dzwonię jeszcze z jedną reklamacją tutaj, czekajcie. Bo on był... Coś bardzo przerywa. Poczekaj pani, podejdę do okna. Teraz lepiej? Dawaj tak. Kebab. Dzwonię w sprawie reklamacji. A co się stało? Wczoraj byłem u państwa w lokalu z dziewczyną. Mhm. Naprzeciwko nas dosiadł się no, jakiś obcokrajowiec, bo na 100% nie był Polakiem, bo no nie wiem, jakiś Egipt, no nie będę wnikał, ale na pewno był obcokrajowcem, bo nie był Polakiem, nie? Mhm. No i siedział naprzeciwko nas. Mhm. No i chciałem właśnie złożyć jakby reklamację jakby tego zamówienia i w ogóle. Ale powód jaki jest tego? No dobra, już jestem. Teraz mnie pani słyszy? Mhm. No i właśnie chciałem złożyć reklamację. No nie wiem, czy było dobrze słychać. No ale jaki jest powód reklamacji? No jaki powód jest reklamacji? No mówię, byłem wczoraj u państwa w lokalu z dziewczyną, jedliśmy normalnie na miejscu pizzę. No i jakby naprzeciwko nas dosiadł się jakiś obcokrajowiec. No ale to, wie pan co, no, nie rozumiem powodu tej reklamacji, no bo co ma jedno z drugim wspólnego, bo no, dosiadł się do państwa do stolika, czy jak? Nie, stolik obok nas siedział. No i? No nie, I co no, w związku z tym? No nie, czy pani rozumie? Ale to nie może, ale to nie wiem, nie mógł się dosiąść obok stolik, czy ale jak? Ale pani rozumie, co ja do pani mówię? No, rozumiem, byliśmy u pani w restauracji, czy tam, nie wiem kogo to jest, jedliśmy sobie normalnie, a tam usiadł jakiś gość, nie wiem kto to był nawet, i on zagraniczny w ogóle, z wyglądu w ogóle zagraniczny, i on siedział i normalnie pizzę też jadł. Normalnie vis-a-vis nas, on normalnie pizzę jadł. No, ale w czym problem, bo nie rozumiem. No nie, no... Że nie był Polakiem, czy co? No tak, no to nie tylko, że nie był Polakiem, ale po prostu on nawet nie wyglądał jak Polak. No ale to, wie pan co, no, przecież my nie zabraniamy tutaj, nie jesteśmy rasistami i nie zabraniamy tutaj przychodzić obcokrajowcom. No przychodzą tutaj ludzie z Ukrainy i nie wiem skąd jeszcze, przychodzą z Włoch i my nie widzimy w tym problemu. No i co, i normalnie, czyli to jest normalna sytuacja, że my tam sobie jedliśmy i ten, i że ktoś tam...
Dlaczego ma nie być normalna sytuacja? Wie pan co, no jak pan pojedzie do Włoch na przykład na wakacje, to nie wiem, też pana mają z każdej, nie wiem, restauracji czy skądś wyganiać, bo nie jest pan Włochem. No, tylko pan... No, tak jak mówię, no nie jesteśmy rasistami i nie zamierzamy tutaj, że tak powiem, wpuszczać tylko i wyłącznie Polaków, bo nam nie przeszkadza to, że on nie jest Polakiem. No dobrze, no to skoro pani tak bagatelizuje sprawę, to niech pani się wypowie, no to dlaczego niby, jak ja tam jadłem sobie tą pizzę, to on jeszcze gadał prawdopodobnie po afrykańsku czy coś takiego, normalnie jadł tą pizzę, telefon używał, patrzył się na nas i prawdopodobnie gadał po afrykańsku. I co pani o tym sądzi? No nic nie sądzę. No widzi pani... Zapewne mówi w swoim ojczystym języku, tak jak pan mówi po polsku. I pani dobrze by się z tym czuła, że że pani by sobie jadła na przykład z chłopakiem i jakiś chłop by się patrzył i po afrykańsku rozmawiał? No a dlaczego nie? A co ma jedno z drugim wspólnego? No wie pan co, no nie za bardzo rozumiem... O co panu chodzi, no bo tak jak mówię, no nam nie przeszkadza to, że obcokrajowcy tutaj przychodzą do nas i nie zamierzamy tego, że tak powiem, tutaj zmieniać, bo no każdy, kto chce przyjść tutaj i zjeść, to może usiąść i zjeść. Dobra, powiem pani tak, bo nie chcę, bo widzę, że pani ma jakieś odmienne w ogóle poglądy, widzę, że pani jest skrajnie lewicowa, to nie będziemy mieszali polityki. Znaczy pan co, no polityki, to niech pan tutaj akurat nie miesza, bo pan akurat nie wie... Powiem pani jakie tak. Jakie ja mam poglądy polityczne? No właśnie mówię, nie mieszajmy z polityki, może tak. Czy można poprosić o jakiś tam zwrot za posiłek, czy jak to wygląda jakby w kwestii reklamacji? Znaczy wie pan co, no ja nie widzę powodu, bo gdyby coś było z jedzeniem nie tak, no to co innego, to wtedy pan przychodzi od razu i składa pan reklamację, a nie rozumiem dlaczego mam oddawać panu pieniądze za zamówienie. Z takiego powodu. No nie. Jeżeli pan chce, może pan numer zostawić, a numer przekażę szefowi i ewentualnie może pan sobie wyjaśnić sprawę z naszym szefem i tyle. I wtedy niech pan już z nim bezpośrednio wyjaśnia, niech pan się z nim dogada, nie wiem. Także ja mogę przekazać. Ale ja mogę nie, no bo ogólnie dziwię się, że pani bagatelizuje sprawę, że jakiś człowiek je normalnie pizzę w lokalu i wie pani, to też nie jest takie... No ja rozumiem, tylko tak jak panu przytoczyłam przykład, jeżeli pan pojedzie na wakacje do Włoch, nie wiem, do Turcji, do Grecji, to pana też mają wyganiać z każdej restauracji i nie pozwolić panu wejść i zjeść, czy pana rodzinie? No tak, czy pana dziewczynie? Ale ja jestem Polakiem. No bo jest pan obcokrajowcem, mówi pan nie w ich języku. Ale ja jestem Polakiem. No ja rozumiem, ale jak pan pojedzie ale proszę na panią, gdzieś na wakacje. Proszę panią, ja jestem w strefie Schengen. Wie pani co to jest? Wiem co to jest, wie pan? No. Wiem co to jest, ale tak jak panu mówię, my nie jesteśmy rasistami i nie zamierzamy tutaj zabraniać... Proszę panią, pani myli dwa pojęcia. Rasista, a strefa Schengen to jest w ogóle co innego, więc... No dobrze, nieważne, tak jak panu mówię, my tutaj nie zamierzamy gdzieś tam szufladkować ludzi i zabraniać przychodzić komukolwiek zjeść pizzę, tak? Moim zdaniem to jest przesada. Ale dlaczego przesada? No bo ja za bardzo nie rozumiem pana oburzenia, że przychodzi obcokrajowiec i siada i normalnie je tutaj. Aczmar, słucham. Halo? 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 Słucham? Halo? Halo? No słucham. Artmar, słucham. Ja tutaj przed chwilą rozmawiałam z panem. Nie, ja cały czas jestem. Aha. Bo się tu ktoś odbywa. Jakaś pani. Ja nie wiem, no i dlatego... nieważne. No po prostu ja dzwonię tak. W skrócie, dzwonię zbulwersowany. Chciałem właśnie myśleć, jak to jest ze zwrotem pieniążków za pizzę i tak dalej i tyle. No już bez polityki, tak? No dobrze, no to tak. Jak panu wytłumaczyłam, mogę przekazać pana numer,
z opisem sytuacji do szefa. Szef ewentualnie wtedy się z panem skontaktuje. Pan wyjaśni mu całą sytuację. No, okej. Okay. Powie pan, z jakiego powodu pan jest niezadowolony i tak dalej. I może pan sobie wyjaśnić tutaj sprawę już bezpośrednio z szefem. No ale, no to jak pani mówi, że raczej to nie przejdzie, no to nie wiem. No to nie wiem, czy jest sens, ale ja mówię pani tak, jak było. No, szef to samo raczej panu powie, no ale może pan spróbować. No widzi bo pan. Mówię, no my nie widzimy problemu tutaj, bo mówię, no tutaj przychodzą też ludzie z Ukrainy, przychodzi Włoch do nas i dlaczego my mamy ich nie obsługiwać, dlaczego mamy im nie podać jedzenia no i w ogóle. Oni nie są w strefie Schengen też, tak? Niektórzy. Wie pan co? Tak to nie widzę. Halo. Halo. No halo. Halo. No pan halo. Sobie żarty robi ze mnie, czy co? No nie wiem, to chyba pani sobie robi żarty, bo jakaś... No ja sobie nie robię żartów, bo to u pana się dziewczyna śmieje do telefonu. Dziewczyna, no. Nie wiem kto. Nie, no to akurat nie u mnie, bo ja słyszałem, jakby u pani ktoś się śmiał. Ja słyszałem, jakby trzecią osobę na linii. No to dziwne, bo ja z nikim nie rozmawiam, także... No. Tak, że ja na pewno nie. No dobra, no to ja nie będę pani męczył. Proszę po prostu, nie wiem, ja zadzwonię, kiedy będzie szef? Jutro, pojutrze, to ja bym zadzwonił w tych godzinach i tyle. No jutro szef będzie na pewno, ale w jakiej godzinach to nie jest... Posłuchaj pani, proszę też nie palić papierosa, jak pani ze mną rozmawia, bo też ja też jakby nie życzę takich sytuacji, tak? Ale ja nie palę papierosa. No słyszę, jak pani kurzy, tak? No nie kurzę. Pani, wie pani co, bo widzę, że pani straszną ignorancją się teraz jakby tutaj... Ale dlaczego ignorancją? Rozmawiam z panem... Zostaw wiadomość a teraz po sygnale. Jeszcze pocztę głosową mi puściła, żeby... No też to słyszałam. Czyli jeszcze pani pocztę... Ale wie pan co? Czyli jeszcze pani pocztę głosową mi puściła, żeby mnie oszukać, ale ja akurat wiem, kiedy jest... Ja puściłam? Wie pan co, ja nic nie włączam, ja nic nie wciskam, cały czas trzymam telefon przy uchu. No to... Dobra, no nieważne. Ja nie wiem, dlaczego się to włącza. I nie wiem, dlaczego pan mówi, że jakaś ignorancja, bo rozmawiam z panem... Nie, ignorancja. Wie pani, dlaczego ignorancja? Bo słyszę ewidentnie, że pani dym puszcza ustami i że pani kurzy peta. Ale... Albo ajkosa, no nie wiem, nie znam się. Ale słyszę, że pani tam pali. Nie palę, proszę pana. To po pierwsze. Po drugie, nie ignoruję pana, ani nie mam żadnej ignorancji, bo chcę wyjaśnić z panem sytuację. Chcę, żeby pan wyjaśnił sobie sytuację z szefem, bo ja tutaj, no, co ja mogę? Ja panu powiedziałam nasze zdanie, jakie jest i no, czy się pan z tym zgodzi, czy nie, no to już, że tak powiem, no, co ja mam z tym zrobić, no to... Chcę, żeby pan wyjaśnił sobie sprawę, jeżeli pan chce, jeżeli panu to przeszkadzało, chcę, żeby pan wyjaśnił bezpośrednio z szefem. Dobra, ale pan nie chce. Chcę, ale dobra, proszę mi powiedzieć tak szczerze, ostatni raz już pani męczę. Wyobraź sobie pani, że idzie pani do polskiej pizzerii, idzie z chłopakiem. Naprzeciwko pani siada, no na przykład chłopak, nie wiem z jakiego był kraju, ale powiedzmy sobie, że on był z Zanzibaru. I siedzi, patrzy się na panią i rozmawia po afrykańsku. I na przykład panią obgaduje albo coś. Jak by pani się czuła w tym momencie? No ale wie pan co, no... Jak bym się czuła? No normalnie bym się czuła, po prostu mnie zwraca na to uwagi. Tak, teraz pani tak mówi, bo pani nie je. A jakby pani żarła? No ja nie żrę, bo ja jem. Proszę pani, niech pani się teraz czepia półsłówek, tak? Ale ja pytam no, się... No bo pani się tak troszeczkę po chamsku odzywa, tak? No to... Aha. No dobra, to widzę, że z pani nie ma czym rozmawiać, bo pani cały czas jakby... O, i pani jakiś sztuczny... Twoje nagranie osiągnęło maksymalną długość. A, czyli teraz pani mi puszcza... Aby wysłać wiadomość, rozłącz się. A, czyli pani teraz... Jeżeli chcesz poznać więcej opcji, naciskaj... Dobra, wie pani co? Ja się na to nie nabiorę, na takie, żeby nagrać wiadomości, bo ja mam telefon i... Ale ja pana nie nagrywam, wie pan co? Nie wiem, co pan zrobił... Jeżeli chcesz uroił, że tak powiem, ale... Naciśnij. Ja widzę, że tu pani specjalnie to puszcza, żeby mnie zbyć. Może pani się rozłączy, a pani nie namawia? Aby wysłać wiadomość, rozłącz się. Ale to nie u mnie, rozumie pan? Ja też to słyszę. Gdyby to było u mnie, to by pan to słyszał, a ja nie. A no to przepraszam. Przecież ja bym tego nie słyszała. O, teraz też jakieś wiadomość.
No dobrze, bo myślałem, że to tylko ja to słyszę. Nie, ja też to słyszę cały czas, dlatego wcześniej były jakieś śmiech jakiejś dziewczyny, dlatego myślałam, że po prostu ktoś sobie żarty robi i w ten sposób, no, jak to się mówi, jaja sobie robi z nas, tak? No, no bo niejednokrotnie dzwonią ludzie i głupoty gadają, więc... Ja domyślam się akurat, bo moja dziewczyna też kiedyś przy tym pracowała, no ale... Więc tak jak panu mówię, no jeżeli pan chce wyjaśnić sytuację, proszę zostawić numer telefonu, ja przekażę do szefa, szef sobie do pana przedzwoni, pan mu opowie sytuację, jak sytuacja wygląda i jakie ma pan, że tak powiem, no swoje, brakuje mi słowa. Pretensje, no. No pretensje, zażalenie czy cokolwiek, no wie pan o co mi chodzi, nie? I tu już wyjaśni pan z szefem, no bo tak jak mówię, no nam, do nas przychodzą inni ludzie z innych krajów i no w żaden sposób nam to ani nie przeszkadza, ani nic, bo żeby jeszcze się tutaj, nie wiem, czy awanturowali, czy cokolwiek, czy nie wiem, no cokolwiek, żeby było nie tak, to co innego. No. Ale tu wszystko zawsze jest w porządku, a tu się tu przychodzą, zjadają, ludzie wychodzą i nikt się nie awanturuje, nie robi nikomu nic złego, więc... Tak jak mówię, ja mogę wziąć od pana numer telefonu, przekażę oczywiście do szefa, szef oddzwoni do pana i... No dobra, no mi... Dobra, no trudno, no. Może tak być. Czyli chce pan zostawić ten numer telefonu? No to ten, z którego dzwonię. Znaczy wie pan co, no teraz jak ja odbiorę, o jak już odbiorę, to on mi się w ogóle nie wyświetla. Bo on się wyświetla, dopóki ja nie odbiorę. To SMS-a napiszę. Ale na ten numer pan nie zapisze, bo jak ja SMS-a odczytam. Niech mi pan podyktuje, ja zapiszę na kartce. No ja właśnie, a co ja numer mam zostawić? Ja nie, właśnie, w sumie ja numerów nie zostawiam prywatnych, to mogę zostawić na przykład inny numer. No ale na inny numer, do kogo numer pan mi zostawi? No bo jeżeli pan chce wyjaśnić sprawę z szefem, no to szef musi bezpośrednio do pana zadzwonić. A do kogo pan mi chce numer zostawić? Halo? Halo, jestem, cały czas jestem. A komu pisać z tej strony? Jest pan tam? Ja jestem. Proszę się rozłączyć. Halo? Halo? No, ja cały czas jestem, nie wiem. Tu jest jakby trzeciego faceta słyszałem. No właśnie, ja też. No to ja już... Ja nie wiem, co się dzieje i czemu tak jest. No to tak jak panu mówiłam, nie wiem, no, czy pan usłyszał to, więc mówię, jak jeżeli pan chce zostawić numer, no to musi pan numer do siebie zostawić, jeżeli pan chce sytuację wyjaśnić z szefem, bo... Do kogo mi pan numer zostawi? No do siebie, ale z innego numeru niż teraz dzwonię, bo mogę podać na przykład na firmę czy coś, ale tego raczej wolałbym nie podawać, bo to jest mój taki jakby prywatny i nie podaję go nigdzie. No dobrze, no nie podaje pan nigdzie, a na pizzerię i tak pan zadzwonił, no dobra. No ale pani powiedziała, że się nie wyświetla, tak? No wyświetla się zanim, dopóki ja nie odbiorę, nie? No tak, no ale... No dobra, no rozumiem o co chodzi, no. Dobrze, więc proszę mi podać numer, na który może się szef ewentualnie z panem kontaktować. Ja zostawię namiar na pana na biurku. Szef jutro będzie na 100%, bo przyjedzie do nas z towarem, więc, ale nie wiem o której godzinie będzie, więc też no, gdybym wiedziała o której godzinie, to bym panu powiedziała, żeby pan sobie sam zadzwonił i wyjaśnił, no ale nie jestem w stanie powiedzieć, o której on będzie, nie? No to ja mówię, no ja zostawiam, ale na pewno nie tego co dzwonię, tylko lepiej innego. Teraz co? Nie wiem. O, teraz się rozłączyło. Kurwa, chciałem połączyć jeszcze z jednym ziomkiem, kurwa, nie udało się, sorry. Sobie telefon, zrobimy Radio Release, ale teraz widzowie szybko mówcie, jakie ma być pytanie w Radio Release. No, po wodzie pływa kaszka się nazywa. No to wiadomo, będzie chyba każdy zna odpowiedź. A 2 plus 2 razy 2? To raczej nikt tego nie wie, nie? Nawet wy nie wiecie, musicie sprawdzać w Google, ile to jest. Liczę na łapkę w górze od was, od dobrych ludzi. Słyszę, że tak sępi o to łap...
Dobry wieczór. Kumpel, 5 złotych. Dobry wieczór. Z tej strony Radio OLX. Wystawił pan przedmiot na OLX-ie, tak? No słucham. W tym momencie dzwonimy z Radia OLX i tyle może pan wygrać, za ile pan wystawił przedmiot. W tym momencie 300 zł za pralkę. Możemy panu zagwarantować za odpowiedź na jedno pytanie. Może pan spróbować, czy raczej dzwonimy do kolejnej osoby? No słucham. Możemy wylosować kategorię dla pana? No. Dobrze. Uruchamiamy koło losujące. Kategoria matematyka. Jak się pan czuje z matematyki? Czy to jest raczej pana konik, czy raczej słabszy jakby element? No konik, no, bardzo dobrze, no. Tak? No to mogę przeczytać panu pytanie? No jasne. Dobrze. Pytanie brzmi. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 22. Nie no. Powiem, nie, tak szczerze, no, naprawdę, ma pan jeszcze 20 sekund. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 8. Ajajaj, niestety, to jest 6, proszę pana. No. Już mogę panu uzasadnić dlaczego. Czy pan chce liczyć na uzasadnienie, czy pan raczej nie chce wiedzieć? Ja słucham, no. Już panu mówię. Najpierw... Wybił mnie ze snu. Słucham? Dlatego wybił mnie pan ze snu i taki jestem. Aha, to przepraszamy pana bardzo. Chodzi o to, że najpierw mnożymy, czyli 2 razy 2 to jest 4 plus 2 to jest 6. Najpierw mnożenie, później dodawanie. A pan pomylił. Najpierw pan dodał 2 plus 2 to jest 4 razy 2 to jest 8. To źle pan, pomylił się. No, kurde, no. Ale to chyba nie wpłynie na moją wygraną, nie? No wpłynie, przegrał pan, ale w tej chwili słucha nas 24 tysiące osób. Może pan kogoś pozdrowić? A kogo? A kto mnie słucha? Słucham? A kto mnie słucha? No 24 tysiące. Słuchaczy, to może... Wszystkich. Może pan pozdrowić słuchaczy, może pan pozdrowić rodzinę, może nawet pan zamówić piosenkę dla naszych słuchaczy. Ma pan jakąś piosenkę, którą możemy puścić w tym momencie? No jestem szalona. Jesteś szalona. Jaki wykonawca? Boyd. Hurra! Dobrze, włączymy dla pana tą piosenkę i życzymy miłej nocy i przepraszamy za obudzenie. Mhm. Dziękujemy za rozmowę panu. A dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Jedziemy dalej. Zaczynam z nią bezbędnych słów. To jest kobieta, fajny nick. Moim zdaniem matka 500+. A wy znać taką piosenkę? Na baso znów, reku 500+. Zaczynam z nią bezbędnych snów. Kto nie może spać? Stachu? Jachu? Stachu? Chuju? A kto mówi? Juhu? A kto przy telefonie? A kto mówi? Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie, Józek. Kurwa, jego mać. Kurwa, mnie to śmieszy jakoś. Może jestem idiotą, ale mnie to śmieszy. Naprawdę, nie.